Cześć, witajcie w czwartym odcinku RetroKącika, programie poświęconym grom na Pegasusa. W dzisiejszym odcinku zobaczycie Excitebike, Loaderunner i Tom and Jerry. Tak więc zaczynajmy. Excitebike jest stworzoną przez firmę Nintendo grą motocrossową, w której staramy się uzyskać jak najlepszy czas. Gra została wydana w 1984 roku, co tłumaczy wszystko o jej poziomie grafiki, co jednak nie odbija się na grywalności. Gracz musi zmierzyć się z upływającym czasem i dojechać do mety na pozycji nie niższej niż trzecia w obrębie 5 tras. Gra oferuje nam 3 tryby. Selection A pozwala nam na samotną rozgrywkę bez żadnego przeciwnika. Selection B umożliwia nam wyścig z 3 motocyklistami kierowanymi przez komputer. Jest to tryb trudniejszy, gdyż uderzenie motorem w tył znajdującego się przed nami motoru powoduje, że nasz motocyklista spada z crossa. Design Mode, który pozwala na budowanie własnych tras, co jest dobrym pomysłem, który pozwala nam na granie na własnych, dużo trudniejszych bądź bardziej wymyślnych trasach. Mamy do wyboru różne wyskocznie, platformy, przyspieszacze i spowalniacze, łącznie 18 elementów, oraz możliwość zmiany ilości okrążeń nawet do 9. Po ukończeniu budowy trasy możemy go wypróbować zarówno przy użyciu Selection A, jak i Selection B. W grze startujemy strzałkami oraz używamy przycisku A jako przycisku gazu oraz B jako przyspieszanie, które powoduje podniesienie temperatury silnika. Temperatura silnika określona jest paskiem na dole, kiedy pasek zostanie zapełniony cały na czerwono, cross na kilka sekund przestaje pracować. Kluczem do zwycięstwa w tej grze jest dobry balans crossem w powietrzu, by lądować równolegle do podłoża. W przeciwnym razie możemy się przewrócić lub podskoczyć, co spowoduje stratę szybkości. Gra dzięki edytorowi tras staje się tytułem ciekawym, pozwalającym popykać troszkę dłużej na własnych trasach. Brakuje tylko trybu gry na 2 graczy, co przy edytorze map byłoby po prostu świetne. Loaderunner to dość specyficzna gra. Na początku kusi cię niebieskim menu oraz słodką muzyczką. Włączasz tryb One Player, po czym wybierasz level, myśląc, że będziesz skakał jednorożcem po tęczach, zbierając cukierki. Nic bardziej mylnego. Loaderunner to makabrycznie trudna i w pewnym sensie brutalna gra, na którą będziesz pląć z całych sił. Myślisz, że Castlevania czy Adventure Island to trudne gry? W takim razie jeszcze nie grałeś w Loaderunner. Cała gra ma prostą specyfikę. Jest 50 leveli, każdy poziom to mała platformówka z cegiełkami, drabinkami, linkami i innymi przeszkodami charakterystycznymi dla tego typu gier. W grze kierujemy małym niebieskowłosym chłopczykiem w szelkach. Cel przyświeca nam w każdym układzie taki sam. Zebrać kubki piasku i dojść do końcowej drabinki, która pojawi się wówczas, gdy wszystkie stożki zostaną zebrane. Mało skomplikowane? Tylko w teorii. W grze mamy do pokonania 3 trudne przeszkody. W zasadzie nie wiem, co to jest, ale zawsze nazywałem ich Bombermanami, gdyż wyglądają dokładnie tak, jak bohater gry Bomberman. W każdym bądź razie 3 Bombermany łażą za nami i jedno dotknięcie ich oznacza śmierć. Nasz słodki chłoptaś rozpada się w powietrzu. Wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że ominięcie tych Bombermanów jest piekielnie trudne. Nie dość, że kręcą się we 3, to jeszcze zazwyczaj z każdej strony, zarówno z lewego i prawego boku, jak i z góry oraz z dołu. I naprawdę trudno jest opędzić się od nich wszystkich. Twórcy troszeczkę ułatwili nam grę. Dzięki różce możemy kopać doły w cegiełkach, w które Bombermany mogą wpadać. Jednak jest to mało pomocne, gdyż jeżeli wykopiemy dół z lewej i prawej strony, 2 Bombermany wpadną do dołu, zaś trzeci zajdzie nas z góry albo przejdzie po głowach 2 poprzednich. Przy okazji trzeba wspomnieć, że wróg w tej grze jest niezwykle cwany i sprytny. Zawsze wie, z której strony nas zajść. Jeżeli utorujemy drogę dołem, to zajdzie nas z góry. Jak zostawimy 2 w tyle, trzeci podejdzie od przodu i już nic nie będzie się dało zrobić. Należy wspomnieć, że w grze nie da się skakać. Grafika jest przyzwoita. Nie ma jakichś zachwycających efektów specjalnych, wybuchów czy innych tego rodzaju perełek. Mimo wszystko nie można nazwać jej szpetną. Nie gryzie w oczy i to jest ważne.
Całość okraszona jest przyjemną muzyczką, taką delikatną, o której znaczeniu szybko zapominamy i przestajemy zwracać na nią uwagę. Dla wszystkich układów jest przygotowany jeden utwór. Prócz trybu dla jednego i dwóch graczy mamy do dyspozycji edytor. Niestety twórcy, w przeciwieństwie do normalnej gry, w której jeden poziom ma kilka ekranów długości, ograniczyli go do wielkości jednego ekranu. Loaderunner, jak już wspomniałem, to gra bardzo specyficzna. Jednych przykuje do monitora na długie godziny, oferując trudną, ale bardzo przyjemną rozgrywkę, innych zaś zniechęci właśnie poziomem trudności. Trzeba przyznać, że niewiele ludzi porywa się na gry, których przejście pierwszego układu wymaga wielu prób. Osobiście uważam, że gra jest naprawdę zacna, bo wymaga od gracza dużego sprytu. Tutaj trzeba z góry przewidzieć ruchy przeciwnika, zmylić go, wpędzić w błąd. Rzekłbym nawet, że to gra taktyczna. Całość gry zasługuje, by nazwać ją grą epicką, jedną z niewielu, która zapisała się na łamach historii Pegasusa, tak jak Robin Hood, Adventure Island, Dizzy czy Tanki. Szczerze polecam tą produkcję. Tom & Jerry to gra bazująca na kultowym serialu animowanym Tom & Jerry. Bohaterami tejże bajki była sympatyczna mysz Jerry i równie sympatyczny kot Tom. Oczywiście obydwoje prowadzili ze sobą intensywną wojnę. Podobnie jak w bajce, także i w grze nie pałają do siebie miłością. Jednakże gra zapamiętała się z pewnością większości z nas jedną ważną cechą – zróżnicowaniem. Fabuła jest następująca. Tom porywa bratanka Jerry'ego, który zowie się Taffy, i więzi go na strychu. Zadaniem naszego myszona jest uratowanie Taffy'ego z rąk Toma. Nie jest to jednak tak proste, na jakie się wydaje, bowiem mysz ma przed sobą do pokonania szereg układów z masą przeciwników. W grze kierujemy oczywiście Jerry. Całość to platformówka a la Chip and Dale. Skaczemy po różnych platformach, unikamy przeszkód, zabijamy przeciwników, aż w końcu dochodzimy do zakończenia układu. Jerry do dyspozycji ma różne bronie, z czego najważniejszą i zdaje się najlepszą są kropelki wody, których posiada nieskończenie wiele. Kiedy atakujemy, mysz ciska kropelką wody przed siebie. W grze napotykamy setki różnych przeciwników. Jedną z większych zalet tejże gry jest właśnie to, że co krok spotykamy nowego wroga, poruszającego się, tudzież atakującego w inny sposób. Ta innowacyjność sprawia, że nigdy, nawet na tym samym układzie, nie odczuwamy monotonności. Jeżeli nasza mysz zostanie zaatakowana, traci jedno z trzech serduszek. Jeżeli straci je wszystkie, automatycznie pozbawiony zostanie jednego życia. Tutaj należy wspomnieć, że gra jest wymagająca i z pewnością potrzeba przy niej cierpliwości. Jeżeli jest się nieostrożnym, serduszka traci się bardzo szybko. Na szczęście jesteśmy w stanie je odzyskać, zbierając małe i większe kawałki sera w układzie. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to dosyć trudna gra. Na koniec każdej sekwencji układów czeka nas starcie z bossem, czyli Tomem. Za każdym razem wygląda ono inaczej, jednak zawsze jest ciekawe. Wraz z postępami w grze walki są coraz trudniejsze. Jedynym mankamentem gry jest to, że przeciwnicy odnawiają się za każdym razem, jak miejsce ich pobytu zniknie z ekranu. Jako że na planszy często wraca się do tych samych miejsc, trzeba pokonywać tego samego przeciwnika kilka razy. Jeżeli chodzi o audio, w tej grze stoi na najwyższym poziomie. Muzyka wzorowana jest na oryginalnych dźwiękach serialu animowanego. Nie ma jakiegoś mechanicznego oddźwięku ani nic z tych rzeczy. Po prostu czysta, dosyć dynamiczna muzyka, która bardzo uprzyjemnia grę. Nie jest ona dźwiękiem z typu takich, na które szybko przestajemy zwracać uwagę. Wręcz przeciwnie, odgrywa ona ważną rolę. Jeżeli chodzi o grafikę, także muszę pochwalić. Ładnie zaprojektowane poziomy, wielka różnorodność przeciwników oraz płynne animacje. To wszystko sprawia, że grafika staje się przyjemna dla oka. Trzeba przyznać, grafikę zrobili naprawdę ładną. Tom & Jerry to gra naprawdę wyjątkowa. Każdy dzieciak, który lubił oglądać przygody Toma i Jerry'ego w telewizji, był nią zachwycony. Jest wymagająca, ciekawa i innowacyjna. Mimo upływu czasu, gra dalej jest ponadczasowa i z pewnością można powiedzieć, że zapisała się jako epicka na łamach historii Pegasusa. I to już wszystkie gry, jakie miałem Wam dzisiaj do zaprezentowania. Mam nadzieję, że kogoś z Was zainteresowały i ktoś z Was skusi się, aby w nie jeszcze zagrać, bo naprawdę warto. Zachęcam Was do komentowania i proponowania gier, które chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach RetroKącika. Za poświęcony czas na oglądanie tego Wam serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne już niebawem. Trzymajcie się, na razie.